tej chwili samorządy, przedsiębiorcy, urzędy, szpitale, uczelnie otrzymują oferty na ceny energii w przyszłym roku. Te oferty są nawet dziesięciokrotne. To są kwoty rzędu 1850 zł za megawattogodzinę, podczas gdy koszty wytworzenia energii w Polsce wynoszą od 200 do 600 zł za megawattogodzinę. To oznacza, że polskie spółki energetyczne, państwowe spółki, zdzierają marże nawet rzędu 400%. To jest rozbój w biały dzień. Wszystko to dzieje się za zgodą ministra Sasina. To jest afera finansowa, która nie tylko wyciąga miliardy pieniędzy z kieszeni Polek i Polaków, ale która może mieć również przełożenie na dalszy wzrost inflacji oraz może przyczynić się do krachu gospodarczego Polski. Przyczyną wzrostu cen nie są ceny węgla, ponieważ polskie spółki energetyczne są przede wszystkim oparte na węglu polskim, którego koszty wydobycia nie wzrosły. Przyczyną nie są również ETS-y, ponieważ ceny emisji wręcz spadły od ubiegłego roku. Przyczyną są manipulacje na towarowej giełdzie energii. Towarowa giełda energii to jest taki twór, na którym funkcjonuje raptem kilkadziesiąt podmiotów. Wszystkie one są znane. A największymi podmiotami są oczywiście państwowe spółki energetyczne. Te manipulacje mają różny charakter. Przede wszystkim chodzi o to, że wytwórcy energii zmniejszają specjalnie podaż energii na rynku i zwiększają równocześnie cenę. To jest klasyczny przykład ekonomii, gdzie mniejsza podaż oznacza wyższą cenę. Są to oczywiście praktyki nielegalne z punktu widzenia zarówno prawa unijnego, jak i polskiego. Drugim takim przykładem manipulacji jest wykorzystywanie tajemnicy, jest wykorzystywanie informacji poufnej, a także doprowadzanie do transakcji tuż przed zamknięciem sesji giełdowej, czyli tuż przed godziną 14. O wszystkich tych manipulacjach wiedziało Ministerstwo Aktywów Państwowych, wiedziała Towarowa Giełda Energii i wiedział Urząd Regulacji Energetyki. Wiemy tylko tyle, że Urząd Regulacji Energetyki podjął w tej sprawie śledztwo, natomiast to śledztwo ma być dokończone do końca roku. Czyli tak naprawdę to będzie już po czasie, bo wszystkie te manipulacje dotyczą kontraktów terminowych, czyli kontraktów, które dotyczą przyszłego roku. Niestety ani URE, ani TGE, ani ministerstwo nic z tym do tej pory nie zrobili. Dlatego my, jako ja i pan poseł Darek Wieczorek, składamy zawiadomienie do NIK-u i prosimy o jak najszybszą kontrolę NIK-u w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz w TGE. Uważamy, że sprawa jest naprawdę bardzo poważna, bo chodzi tu nie tylko o to, że pieniądze są wyciągane z kieszeni obywatelek i obywateli w postaci wysokich rachunków, ale chodzi również o to, że to może być największa afera w III RP. Ta afera, ona może mieć wpływ również na wzrost inflacji oraz pogłębienie kryzysu gospodarczego w Polsce. Szanowni Państwo, to oczywiście wiadomo, że ten wpływ na inflację, to co się dzieje z cenami energii, jest. Natomiast zwracamy uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, w pierwszym kwartale spółki Skarbu Państwa top 20, a więc spółki energetyczne, mają zyski na poziomie 19,6 miliarda złotych, a więc podwoiły te zyski w stosunku do roku ubiegłego. W drugim kwartale jest to również kwota blisko 19 miliardów złotych. W związku z czym, z czegoś te pieniądze się biorą? Oczywiście biorą się z naszych kieszeni, z kieszeni odbiorców. Te wszystkie manipulacje na giełdzie są widoczne jasno, jeżeli porównamy chociażby kwestie dotyczące ilości energii, która na tej giełdzie była sprzedawana. W sierpniu tego roku
obrót energią elektryczną był o 22,9% niższy niż w sierpniu 2021 roku. W lipcu był o 43% niższy niż w lipcu 2021 roku. W czerwcu był o 29,6% niższy niż w czerwcu 2021 roku. W maju był o 50,9% niższy niż w maju 2021 roku. W kwietniu nastąpił wzrost sprzedaży energii o 3,7%, od którego momentu nastąpił krach na rynku energii właśnie od maja. Czyli dzisiaj koncerny energetyczne, bo są trzy koncerny, które rządzą rynkiem energetycznym, bo w Polsce nie ma wolnego rynku, pewnie doszły do wniosku, że wstrzymamy ilość energii, którą będziemy przekazywali na towarową giełdę energii. Jak będzie jej mniej, to w tym momencie cena wzrośnie i pewnie na tym nieźle zarobimy. Jak pomyśleli, tak zrobili. I tak się rzeczywiście stało. Jeżeli chodzi o towarową giełdę energii, jeżeli ilość energii na tej giełdzie się zmniejsza, to ceny muszą rosnąć. Jeżeli chodzi natomiast o ustalanie tych cen, to jest właśnie to, o co występujemy do NIK-u, żeby sprawdzić, która ze spółek wprowadzała najdroższą energię w tym czasie na rynek, bo rzeczywiście, jeżeli były to spółki gazowe, no bo ten gaz zdrożał kilkukrotnie, więc cena tego gazu rzeczywiście uzasadniała wzrost cen energii, to mądry zarządzający, minister, mądry rząd mówi: wyłączcie te bloki gazowe, bo cena tej energii jest nieakceptowalna, w związku z czym nie możecie tej energii przynajmniej przez kilka miesięcy sprzedawać. My sobie poradzimy, bo mamy inne źródła energii, ale przez to nie doprowadzi to do wzrostu cen na giełdzie. Tego nie zrobiono. To Najwyższa Izba Kontroli może sprawdzić, kto doprowadził do tego, że rzeczywiście te ceny wzrosły o kilkaset procent. To jest ewidentnie efekt działań spółek Skarbu Państwa, tych trzech głównych operatorów, którzy w swojej strukturze mają i spółki zajmujące się obrotem energią, mają i spółki dystrybucyjne, mają kopalnie i mają elektrownie. W związku z czym bardzo łatwo im ustalać, ile węgla trzeba wydobyć, ile energii trzeba wyprodukować po to, żeby finalnie jak najwięcej zarobić. To musi być sprawdzone, bo te ceny energii to jest tylko i wyłącznie brak nadzoru nad spółkami energetycznymi w Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.